Coś zupełnie nowego w The Crew 2, czego jeszcze nie robiłem, czyli zabawa Monster Truckami. Sprawdźmy to. O nie, nie, nie. Jeśli chodzi o Monstery, to ja mam swojego faworyta. Ale kurde, ten jest sporo gorszy. Ej, tu mamy jeszcze równość łatwą, to biorę tego. Ale czekajcie, nie, 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 nie. Zanim my w ogóle zaczniemy się w to bawić, to musimy wyciągnąć części z Grand Cherokee i włożyć się do mojej małej popierdziawki. Cyk. I tak, i włożymy tu. Zawsze to troszeczkę więcej do osiągów. Pyk. A ja czuję, że ta mała pierdziawka będzie lepiej jeździć niż ten Cherokee, wiecie? Ja miałem w The Crew 1 dużego Monster Trucka i rzeczywiście ten Monster Truck nie był taki dobry. To był chyba Chevrolet Silverado. Shit, jak to brzmi. No lepiej brzmi od tego Grand Cherokee. No i myślę, że tu będzie chodzić o robienie trików, tak jak w jedynce, więc ten będzie lepiej się wykręcał gdzieś tam w powietrzu i wygląda śmiesznie. Sprawdźmy, co mi się uda zrobić tym autem, tym czymś, tym monsterem, tym dziadem. Nie robiłem jeszcze, ale wygląda na to, że to wygląda tak samo jak i w jedynce. A w jedynce naprawdę bardzo dużo się tym bawiłem, to jest mega fajne, śmieszne. Okej, to było dziwne. Chodźmy, zawsze na górze było najwięcej tych wszystkich punktów. Więc jest okej, okay. Ops. Ej, ale te areny wyglądają dość podobnie. Przypominają mi się z jedynki, z tego co ogarniam. Ten samochód jest bardzo wolny obecnie. Ciężko dolatuje z rampy na rampę. Niestety taki minus. Backflip, ledwo co. Ledwo co nawet wylądować się go nie da, więc jedyne co możemy próbować robić w tym momencie, na tym etapie rozwoju tego samochodu, próbować robić łup, tak, i dupa jest i tak, więc lepiej w ogóle chyba nic nie robić. Rozpędzić się raz, a dobrze, i tak jechać. Czekaj, czekaj, co? Aha, okej. Okay. Trochę jednak te ręki zmienione. Ale niewiele, no. Przypomina mi się, że też były jakieś tam zamki na innej ręce w The Crew 1, że coś tam się takiego robiło. Wiem, że tu chyba trzeba wskoczyć na górę, ale nie wiem jak. Nie wiem jak tu wskoczyć, bo... Zaraz. Gdzie tu się wskakuje? Będziemy musieli to na pewno powtórzyć. Już czuję, że zdobywam mało punktów, a wiem, że każda sekunda jest na wagę złota w tej konkurencji. O shit! Tutaj chodzi też o to, żeby zrobić właśnie taki odwrót i żeby wylądować w miarę ładnie, no. A niestety mi się to nie udało. Okej, okay, spróbujmy się tu rozpędzić, zdobyć coś jakaś. Za wolny jestem. Ale to odbicie było ciekawe. Może uda się robić zupełnie inne triki niż w jedynce The Crew. Zaraz. Musimy ogarnąć pierwsze co, to musimy ogarnąć jak my tam mamy w ogóle wskoczyć. Bo tu są jakieś przeszkody. Myślę, że chyba trzeba je jakoś zniszczyć, te deski czy coś. Tylko nie wiem właśnie jak. Czekaj. Tak? Trzeba je nie, no chyba nie. To nie wygląda jakby można było je zniszczyć. Trzeba coś będzie wykombinować, no. Każdą traskę trzeba obadać dobrze, zanim się ją zacznie jeździć. Także nie próbujcie tego w domu i najpierw się nauczcie jeździć, a dopiero później jeździć. O się. Dalej dziwnie te monstery trzymają się tych, tak jakby były przyklejone, jak się robi pętle. Zdobyłem już wymaganą ilość punktów, także w zasadzie już mogę się uspokoić i robić następny tor. Zabierając przy okazji potrzebne mi części do ulepszenia tego pojazdu. Ale coś się dzieje, no. Dobra, samochód na pewno sobie za moment ulepszymy. Dostaniemy nowe części. Zdobyłem 7000 punktów i 15000 baksów w nagrodę. Bardzo fajnie. Także zajmiemy się dzisiaj wszystkimi traskami monster trackowymi. Zabierzemy sobie częściory. Hops. I ulepszymy. Czekaj, co tu jest? Slalom na tej trasie monsterkowej, to ciekawe. No dobra, więc ten sobie tak poradził. Na razie był słabszy od tego mojego Grand Cherokee, ale to się zaraz zmieni. O, już się nawet zmieniło, już jest mocniejszy, tak?
Gran Cherokee jest 18, a ten jest 20. I sterowność ma łatwiejszą niż Gran Cherokee. Także myślę, że to będzie fantastyczny pojazd do robienia tych wszystkich tutaj arenek. O, shit. Dobra, tu bez nitra widzę. Trzeba te slalomy robić. Zaraz cel ogarnę. Hehe, fajnie. Zawracamy. No way. A tutaj, ale dziwne. Okej. Ło. Coś tam mi wyszło, no. A, zdobyłem. No to super. Okej. Tak tylko sobie jako odskocznia, żeby wyczuć mniej więcej ten samochód, zrobiliśmy sobie wyzwanko. Ja myślę, że dzisiaj uda się wbić kolejny poziom, czyli ikonę. I ogólnie poziomów jest tutaj bardzo dużo. Zaraz wam pokażę ile. Jak wejdziemy sobie w... Nie aktywności, tylko jak wejdziemy sobie w statystyki to chyba... O, tu są statystyki, no. I zaraz. O nie, to nie tu. Fabuła, historia, galeria. Gdzie to było? Dobra. Nie chcę mi się tego szukać. W każdym razie jest 6 milionów poziomów. Nie wiem ile, ale jest tyle, że ciężko nawet zobaczyć ile jest tych poziomów. Tak dużo. No dobrze, mamy następną traskę w Dallas, czy raczej arenkę. Dobrze. Ja myślę, że ogarniemy to spokojnie. Idziemy startować. Tutaj w ogóle nie wiem, o co chodzi w tej arenie, bo ani razu na niej nie byłem. Ale prosto. Widzicie, że pierwsze udało mi się zaliczyć. Po prostu zaliczyć. Nie byłem mistrzem, ale się zaliczyło, więc dobrze. A tu nie wiem, co się stanie. No. Więc ciśniemy. I hop. O co, ty siaka nie... Co? Co on zrobił? Czemu tak? What? Co się z nim stało? Czemu on się tak przewrócił? Nic, wiem jedno na pewno, że ten samochód jest zdecydowanie za wolny jak na moje standardy i będzie trzeba go znacznie ulepszyć, żeby tu robić różne fajne kombinacje, bo jak widzicie, nie dolatuje nawet do tych punktów, a to mi się bardzo nie podoba. Jezu, te stanty są... Ale to jest zabawne, ja wiem, że to wygląda głupio, jak się ogląda. Ale powiem wam, że jak się wkręcisz już te wszystkie stanty, to śmiesznie się to robi. To jakiś tam obrót, nieudany. Jak wylądujemy idealnie, to dostajemy bonus. Problem w tym, że jadę za wolno i za nisko się wybijam, żeby tutaj w ogóle zrobić jakiś obrót, nie? To jest duży problem. Te setki w ogóle nie są jakieś tam bardzo potrzebne. Najważniejsze są do zdobywania maksymalnych punktów te 5 setki. Pyk. I na nich trzeba się skupić. I zawsze warto zaczynać sobie w ogóle zabawę od wjechania na górę. Problem w tym, że jeszcze nie ogarnąłem... O dobra, już ogarnąłem. Ogarnąłem już, jak się wjeżdża tam na górę. Teraz będzie trzeba obczaić dalszą część programu. Tego nie przewidziałem. Okej, jest 500, są seteczki. Jedziemy. I czy uda się doskoczyć? Nie z tym samochodem. Ale wymaganą ilość punktów zdobyłem. No i jak widzicie, bardzo ważne jest to, aby mieć odpowiednio stunigowany samochód do tych zawodów. Bo jeśli jest za wolny, no to dzieje się to, co widzicie. Po prostu nie dolatujemy tam, gdzie trzeba. No ale nie bójcie się, później na pewno tym samochodem będziemy ogarniać fajne rzeczy. Teraz tak, spróbujemy zrobić trik, że wyskakujemy tu i tyle. Nie udało się. Zaraz. Zastanawiam się właśnie, czy ten samochód nie ma jakichś takich... Czy nie ma jakiegoś takiego przycisku, który sprawiłby, że ten samochód nagle jakoś się wyżej wybija, albo coś takiego. Można było, pamiętam, że w jedynce robić jakiś taki odwrót do tyłu... O, shit. Odwrót do tyłu i wtedy wbić na tą rampę za nami.
Tak czy inaczej, fizyka jest znacznie poprawiona w stosunku do jedynki. O, zdobyłem 500, fajnie. I zdecydowanie lepiej się jeździ tymi monsterami. 500 moja! Moja! Dali się oszukać, kurde. Wystarczy byle jak jeździć, byleby jeździć. No i super. 13 tysięcy punktów zdobyliśmy. Nowe części lądują w naszym zasobniku. I zaraz ulepszymy mojego Fiata. Raczej to, co z niego zostało. Drażniące jest to, że nie mogłem tutaj wskoczyć. Jednak mój Fiacik za wolny trochę. O, czekaj, bo mi tam łup gdzieś leży. No i zobaczcie, za każdym razem, gdy zrobimy sobie jakieś zawody, dostajemy części, ulepszamy nasz pojazd i ruszamy dalej w trasę. Także fajnie. I teraz tak, chodźmy sobie tutaj zwiększyć osiągi. Mogliby dać w końcu części, których nie mam. Co tu mamy za bonus? Zwiększenie. O, siła nitro zwiększona o 2%. To bardzo fajna część, podoba mi się. I teraz tak, lecimy do aktywności, lecimy do monster tracków. Tutaj nie mamy dużo tych wyścigów, już zrobiliśmy 50%. No bo nie wiem, czy uda się zrobić coś na trudnym poziomie. Dobrze. Czekaj, czekaj, czy ja czasami nie ogarniałem tej areny? Chyba nie. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, tam nie interesuje mnie to, co za każdym razem będą tak gadać, jak będziemy zaczynać się zawody, serio? Okej, dobrze, rolniku, daj mi wjechać już na ten. Świetnie. Chcę... Co? Plażowiczu, proszę zjechać z drogi. O! W dziwnym miejscu zaczynamy. Oś, co? To nie jest stunt, to są wyścigi? No to coś nowego zupełnie, bo w jedynce czegoś takiego nie było. Zdecydowanie najgorszy, najgorzej wyglądający monster truck to jest właśnie mój. Tamten z przodu jest najfajniej wyglądający. Niestety jest najgorszy, bo jest duży. Tak, no to mi się podoba. Fajnie, że dali wyścigi też tych monsterów. Bo w jedynce troszeczkę za mało było tego, nie? Monsterowego szaleństwa. Co oni tak wolno jadą? Jezu. Ej, prawda jest taka, że tu mamy tak duże opony w tych monsterach, że powinniśmy nim, no, po prostu pływać po wodzie. O się. 172 km na godzinę to jest max, jaki damy radę wyciągnąć z tego mojego Fiata. Z tej mojej fiaciny. Tej mojej fiuciny. No i ej, zobaczcie, bardzo łatwo jest. Zostawiłem ich z tyłu, a dopiero co zacząłem jeździć tym monsterem. Ja naprawdę go wcześniej nie ulepszałem. Tylko tyle, co wziąłem z tego Grand Cherokee części już. O, przez centrum handlowe jedziemy. No nice. Teraz mnie dogonią tamci. O, już się tam... Strasznie wolno jeżdżą. To jest makabra. Fajne jest to, że jak jedziemy sobie takim monsterem, to zbytnio nie musimy się przejmować. Okej. Zbytnio nie musimy się przejmować jakimiś tam parasolami, jakimiś tam takimi przeszkadzajkami. O, się. A jednak trochę musimy się przejmować, bo kurde, może to się wkręcić w koło. Jedź, dziadu! Czy to jest Chevrolet Camaro Monster? Masakra. Jedź. Keep tearing up that track. That's what it was made for. Okej. Gdzie mnie tam ale patrzcie, jakiego boosta dostał. Swoją drogą, ciekawe, czy tutaj działa tunel aerodynamiczny przy takich wielkich maszynach. Aj, wydaje mi się, że raczej słabo by to działało. Coś mi się tam wkręciło w koła. What the fuck? Mam nadzieję, że mnie to zaraz nie wysprzęgli gdzieś w kosmos. To będzie chyba ostatni checkpoint tutaj. Więc co, backflip na koniec? What? Co mnie tak wysprzęgliło do przodu? Poleciałem 50 metrów do... poza metę. Nice. Dobra. No i super. Także mamy to załatwione.
zawieszeni w skrzynie biegów. All day, every day. Świetnie, dobrze, dawajcie nowe części. Cook up something new, we try it, we fail, we try again till we get it right. Okej. Świetnie. Ja chcę nowe części do mojego samochodu. Więc tak. Tutaj mamy. O właśnie, dajcie mi w końcu części te, na przykład co my tu mamy? Rdzeń silnika potrzebuję i moduł sterujący. A nie dajcie mi tych części, które już mam, no. Znaczy też warto je ulepszać, ale nie teraz, bo później dopiero. Dobrze. I został nam ostatni. A właśnie, może zróbmy sobie taką odskocznię od odjeżdżenia. I zanim pojedziemy ostatnią konkurencję, to chodźmy sobie do chaty i zobaczmy, co się da zrobić z tym monsterem. Czy da się go jakoś wizualnie przerobić? Panie czarodzieju, proszę stąd. O, właśnie, cyk. Nie to. Proszę stąd odejść. Musimy wybrać naszego monstera. Hop. Monster jest tu. Wybieramy go. I co się da z nim zrobić? Uwaga. O, da się zrobić jakieś części ozdobne. Ciekawe. Weźmy sobie, wybierzmy jakiś ciekawy wzór. Mam trochę kasy, jest dobrze. Myślicie, że co? Że jak przemalujemy, to będzie szybszy? Ja też tak myślę. Jakieś takie fajne malowanko, no bym chciał. Górska pomoc jakaś tam. Różowy. Ej, nie da się usunąć tej naklejki, co jest. Co jest tam na dole? Policja. Powiem wam, że niezbyt te malowania na ten samochód są. Takie sobie. Nie? Nie ma nic fajnego. A na początku może coś pominąłem. Zobaczmy. Kinder. No dobra. Muszę chyba po prostu zmniejszyć moje wymagania co do naklejek. Dajmy sobie coś takiego, ale kolor główny zmienimy sobie na czarny jakiś. O, i teraz ten samochód będzie wyglądał ciekawiej. Nie ciekawie, ale ciekawiej. Maska. Co my tu możemy zrobić z maską? Mamy aż 12 opcji. To jest dużo. Okej. Okay. Standardowa jest tania, więc jest najfajniejsza. Na szczęście możemy zrobić coś z tymi przednimi światłami. Bardzo dużo opcji jest ogólnie do tego czegoś. Także spoko. Możemy mieć tutaj nawet taki, zobaczcie, taki spoilerek. Spoko! Bardzo fajnie. Tylko po co on nam w monsterze? Ktoś mi wytłumaczy to? Dajmy sobie coś takiego. Lusterka boczne. No dobra, niech będzie. Osłony. Ach. Niech będzie. Spoiler możemy dać, czekaj. Może być ciekawe. O shit. Możemy dać taki spoiler. Jak to wygląda z oddali? Jezus Maria. Najgorzej. Dajmy coś takiego. Ach, te tylne światła warto by było jakoś zmienić. No, ponieważ jest to monster, niech będzie to jakiś taki hardkorowy ten tuning. Prawda, nie wiem co tu wybrać. Dajmy coś takiego. Okej? A czekajcie, a felgi? Nie ma tu felgi. Felg nie można zmienić, niestety. Można by zmienić wnętrze, ale dajmy już temu spokój. I stuningowaliśmy sobie. No felgi jakieś tam są. Fajnie by było, jakby można było dać w tym wypadku chyba 40 cali. Nie? Do tego gnoja. Okej. To mamy zrobione. Teraz tak, chodźmy sobie do aktywności i zróbmy ostatni freestyle to był? Tak. Chodzimy sobie w monstery i zróbmy sobie ostatni. Co to jest? Park Narodowy Olimpik. No dobrze. O, już czuję większą moc pod moim triggerem w padzie. A tak, tutaj będziemy mieli arenkę. Będziemy musieli zdobyć dużo punktów. Nie ma problemu.
No, czuję, już ma więcej mocy, jest fajnie. Także będę musiał trochę po tego, pojeździć tych trasek, żeby pozdobywać dużo. O, shit. Dobra, jedziemy na wprost chyba. Tam na górze jest dużo punktów. Jak je zdobyć? Macie pomysł? O, czy je kojarzę? Tak. Kojarzę tę traskę. To jest to samo co w Dekru 1. Rozmieszczenie jest identyczne, bo ja masterowałem tę traskę. Rozmieszczenie jest identyczne i ten. Tylko zmienia się trochę wygląd, nie? Zmienił się. A tu chciałem takiego super trika odwalić, ale się nie udało. Obrót na ziemi 180, spoko. Nie wiedziałem, że to też jest punktowane. Okej, okay, teraz naszym zadaniem jest wskoczyć tam na górę. I spróbujmy. No, powiem wam, że ledwo, ale się udało. Teraz pojedziemy sobie w prawo tutaj. Tam będzie tysiak do zdobycia. Nie, tu jest 500, a tysiak będzie chyba jak będziemy spadać. O, ja wam zaraz coś pokażę, patrzcie na to. W Dekru 1 zawsze jechałem sobie tak. Tutaj sobie spadałem. Nie tak spadałem, kuźwa. O, całe szczęście możemy się zresetować już na górze. Świetnie. Dobrze, no to możemy sobie tak. Możemy sobie tutaj spaść. O, i teraz jesteśmy już na górze w miejscu, gdzie się zdobywa dużo punktów. I teraz patrzcie na to. Jedziemy sobie po 5000. I wyskakujemy oczywiście. Robimy... Co? Nie zdobyło mi 5000? Nie, resetujemy samochód. Jakim cudem nie doleciał tam? No to już jest szczyt wszystkiego. Tak nie może być. Jeszcze raz. Ej, jest za wolny. Kurde, że nawet zdobyć te 5000, nie wierzę w to. Dobra, spróbujmy nie robić backflipa. Spróbujmy do... Jezus Maria, jaki ten samochód jest wolny teraz. Oh my god. Ja chcę swoją furę z Dekru 1, nie? Przecież to się nie nadaje na tą traskę teraz. Ja pierdolę, co ja mam sobie tylko setki zdobywać? Znaczy powiem wam tak, najwięcej punktów zdobywa się za dobrze wykonane triki, naprawdę. Bardzo dużo można zdobyć za dobrze wykonane triki. Jak zrobimy idealnego backflipa jak teraz, to dostajemy jeszcze jakieś tam punkty za idealne lądowanie. I w Dekru 1 się dużo za to dostawało punktów. Tutaj też coś tam dostaje. Ale chyba nie aż tak dużo, jak widzę. No nic, byleby zaliczyć to, nie? Za wolno mam furę. Co wyście mi za furę tu dali? Muszę ją jakoś tunigować. Okej, okay, zostało nam mało czasu, więc po prostu tu zdobądźmy to, co trzeba. Ops. No i tyle. Mamy już odpowiednią ilość punktów na styk. Samochód jest mega wolny, nie potrafię zrobić podstawowych trików, które dodają sporo punktów na tej mapce, więc ciężko tu mówić o jakimkolwiek wykonywaniu trików tym samochodem, ale myślę, że już w następnych odcinkach będę miał lepiej zrobionego tego małego wypierdka i będzie fantastyczniej, no. Na obecną chwilę, no, muszę się wam pożalić, jest lipa. No dobra, ale jeszcze została nam ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, czyli dokończyć tego monstera, czyli zainstalować mu lepsze hamulce. Co ja miałem? Te hamulce zainstalowane? Nie, no chyba nie. Okej. Okay. Skrzynia biegów lepsza i lepsze oponki. To znacznie polepszy jego osiągi. Fajnie. Czek, co? Czemu ja... Właśnie się zastanawiam. Co ja tu odwaliłem właśnie? Ja do Grand Cherokee to zainstalowałem. Zajebiście. Nawet nie patrzyłem, jakie auto wybrałem, tylko wybrałem i instaluję wszystko po kolei. Jezus Maria. No nic, trudno. Cyk. I tutaj mi brakuje, tu mi brakuje. Tu mi brakuje. A czekaj. A czy ja czasem nie mam tych części w Grand Cherokee? Tu nie. Tu nie. Tu mam jakąś lipną, ale nie interesuje mnie ona. Nie no, jest dobrze. Tak? Tylko te dwie części muszę sobie zboostować i statystyka mojego samochodu znacznie się podniesie. Na obecną chwilę, no, nawet ciężko jest wykonać tą fajną arenkę. Ona jest naprawdę spoko, tutaj magiczną ilość punktów zdobywałem. Tylko trzeba mieć troszeczkę lepszy samochód.
A ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.